Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek. Zapraszam na wydarzenia sportowe. W meczu sparingowym rozegranym w Opalenicy Miedź pokonała Stilon Gorzów Wielkopolski 3-0. Dwie bramki dla legnickiej drużyny zdobył kapitan Wojciech Łobodziński, a jedną dołożył Jonathan De Amo. Tym samym legnicki zespół zakończy zgrupowanie w Opalenicy. Piłkarze Miedzi po zgrupowaniu w Opalenicy wrócili do Legnicy, gdzie przygotowywać się będą do startu na zapleczu Ekstraklasy. Jak mówi szkoleniowiec legniczan, jest jeszcze nad czym pracować. Nie ma na pewno dynamiki, jeszcze ta piłka, można powiedzieć, nogi nie niosą zawodników i na pewno nie ma płynności w grze, ale powoli będziemy przechodzić do tej ofensywy. Jeszcze czekają nas kilka ciężkich jednostek, natomiast najważniejsze jest, żeby się spokojnie przygotować do tego pierwszego meczu. Podczas grupowania szansę na pokazanie swoich umiejętności miał m.in. Fryderyk Stasiak. Myślę, że pozytywnie, trzeba z nim rozmawiać, trzeba z nim pracować. Myślę, że może być przed nim duża przyszłość, ale on musi być pokorny w tym, co robi. Pierwszym rywalem Miedzianki w rozgrywkach ligowych będzie Raków Częstochowa. MKS Kuprum Lubin zaprasza w swoje szeregi. Lubiński Klub Łyżwiarski prowadzi nabory do szkółki wrotkarsko-łyżwiarskiej. Do MKS Kuprum Lubin może dołączyć każdy. Kadra szkoleniowa lubińskiego klubu zachęca do wzięcia udziału w zajęciach. Na pewno atrakcyjna forma spędzania czasu, bo to nie tylko jest po prostu, to są zajęcia po prostu i na rolkach, i w terenie, i są też zajęcia na sali. Także dla każdego coś miłego, że tak powiem, prowadzone przez panie doświadczone, trenerki ze szkoły sportowej. Także myślę, że każdy się nauczy i rozwinie swoje umiejętności. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Po prostu trzeba mieć rolki, trzeba mieć kask, przyjść z rodzicem, zapisać się, wypełnić deklarację i po prostu z uśmiechem zacząć przygodę z rolkami i z łyżwami w sezonie zimowym. Zajęcia szkółki wrotkarsko-łyżwiarskiej odbywać się będą na torze do jazdy szybkiej Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Szermierze MDK Olimp Lubin odpoczywają od treningów. W sierpniu podopieczni Olega Bugajenki udadzą się na obóz przygotowawczy. Przerwa w treningach nie oznacza całkowitego rozbratu z treningami i szermierką. Każdy z zawodników dostanie zadanie, oprócz tego, że trzeba oczywiście psychicznie się zregenerować, to jest bardzo ważna rzecz. To każdy z zawodników będzie też miał pracę indywidualną, która jest raczej związana z motoryką, z innymi czynnikami, które nam potrzebne na to, żeby zrobić jeszcze lepszą formę na przyszły sezon. Miniony sezon lubińscy szermierze mogą zaliczyć do bardzo udanych. Oczywiście praca trenera, praca młodzieży, która jest zaangażowana coraz więcej tej młodzieży. I dlatego ten sezon jest wyjątkowy. Rzeczywiście wprowadziliśmy zawodnika do kadry A w kadetach. 21. miejsce na Mistrzostwach Świata. Pierwsze, 5. miejsce na Mistrzostwach Europy drużynowo. Oprócz tego w kadrze B drugi zawodnik, który już, sądzę, pokaże się w przyszłym roku. I będzie też uczestniczył, mam nadzieję, nie tylko uczestniczył w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. I praktycznie w każdej kategorii wiekowej, młodzika, w kategorii dziecka, my jesteśmy w czołówce w Polsce. Także to jest naprawdę niewątpliwe, że na nasze osiągnięcie, nasze wspólne osiągnięcie. W sierpniu lubińscy szermierze wezmą udział w zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie. To już wszystkie wydarzenia sportowe na dzisiaj. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.